Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Wojna wywołana napaścią Rosji na Ukrainie trwa dalej i nic nie wskazuje na to, aby zakompleksieni Rosjanie mieli się wycofywać. Co więcej, dane wywiadowcze podawane przez różne państwa wskazują, że konflikt dalej będzie się zaogniał, a co za tym idzie, ceny węglowodorów czy energii elektrycznej będą rosły. Producent energii elektrycznej i paliw, czyli Equinor, zyskuje z tego powodu rekordowe. Już trzeci kwartał z rzędu są one coraz wyższe. Tym razem jest to aż 169 miliardów koron, a analitycy przewidują, że z każdym dniem będzie to coraz więcej pieniędzy. Warto jednak dodać, że już 28 lutego Equinor wycofał się z rosyjskiego rynku. Jak to często się powtarza, jak to często słyszymy, norwescy lekarze lubią przypisywać paracet na wszystko. I tak było również w przypadku 12-letniego Zigdera, który spadł z wysokości 5 metrów na głowę, jeżdżąc bez kasku na deskorolce. Można dyskutować, czy to mądre ze strony Zigdera, ale umówmy się, 12-latek to jednak nie gejzer intelektu. I Zigder razem z mamą pojechali do lekarza, a ten rozmawiał z nim, a nie z nią, pomimo tego, że 12-latek był w szoku i stwierdził, że chłopak ma złamaną stopę oraz drobny uraz głowy, którą mu zabandażował, i stwierdził, żeby chłopak w domu przyjął maksymalną dawkę paracetu, bo być może stwierdził i wiedział, że paracet wyleczy i złamany nadgarstek, i pękniętą czaszkę, i krwotok wewnętrzny, co ukazało się już następnego dnia na kolejnym badaniu. Na szczęście sytuacja została już w pełni opanowana, a przepisy zostały zmienione do tego stopnia, że lekarze już powinni wiedzieć, że jednak paracet wszystkiego nie wyleczy. A jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia w polskim konsulacie w Norwegii, to dzisiaj na naszych stronach pojawił się artykuł, w którym opisujemy dokładne daty i godziny działania trzech z nich: w Trondheim, Bergen i Stavanger. Zapraszam. Poniedziałek w Rennebu, niedaleko Trondheim, policja otrzymała zgłoszenie, że w lesie zawinięte w folię może leżeć coś, co niestety przypomina ludzkie ciało. Po tym, jak policja przyjechała na miejsce, te przypuszczenia jedynie się nasiliły, bo po wstępnym rozcięciu worka pojawiło się coś, co może przypominać ludzką dłoń. Nie będę dłużej trzymał w niepotrzebnym i niemiłym napięciu osoby z lekkimi nerwami i powiem, że to coś to była silikonowa lalka bez głowy. Czy chodziło o zazdrość, niespełnioną miłość czy porachunki silikonowych lalek bez głowy? Tego już się niestety nie dowiemy. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.